Siema, siemanko, moi drodzy, witam was bardzo serdecznie wraz z moim bratem Murycem, który wymachuje z tyłu pudełkiem. Co to jest za pudełko i o co w tym wszystkim chodzi, już wam szybko tłumaczę. Otóż, w związku z tym, że idą święta, w związku z tym, że to brat mój, Morycek, to stwierdziliśmy, że kupimy sobie prezenty. Jej, prezent. No właśnie, tak się Moryc zachowuje, jak widzi kota, serio. To nie jest niestety ustawiane, to tak wygląda. W każdym razie, moi drodzy, wracając do tematu, kupiliśmy sobie prezenty, ale jakie, dlaczego, co i po co? Oczywiście, że wędkarskie prezenty, ale o szczegółach powiem wam już za chwilę i w tym materiale zobaczycie, jak otwieramy te pudełka, co kupił Moryc mi, a co ja Morycowi. Siadamy, pokazujemy i omawiamy. Zapraszam do oglądania tego materiału. No poczekaj. Jakby to się nagrało, jak lecimy do tyłu, Jezu, to byśmy wygrali internety. O, Jesus, dobra, spokój. Ale Mariusz, to możesz pójść. No, prawie zginęliśmy. Dawaj, to bo jeszcze ci tego nie wręczyłem, dopiero będę. To zapamiętaj, gdzie to było, żeby tam ta kamera widziała. Dobrze. O, tu. Ręce tu. O. Dobra, moi drodzy, dzisiaj mamy bardzo dobre humory. Nakarmiliśmy kotka. Tak. Ale jest, mamy też dobre humory, bo jak wszyscy... O, prezenty. Jak wszyscy wiemy, lubimy prezenty. Przynajmniej my bardzo lubimy prezenty i właśnie dlatego zrobiliśmy sobie takie prezenty. Zapakowanie bardzo ten, ja na przykład owinąłem to taśmą tą malarską. Ale po prostu, żeby łatwiej ci było to otwierać. Moi drodzy, jaki jest plan? Plan jest taki, jest Wigilia za chwilkę, więc my sobie tutaj na święta z braciszkiem moim zrobiliśmy. Tak. Prezenty świąteczne. Prezenty świąteczne wędkarskie polega to na tym, że tak sobie założyliśmy, że tu... Mieliśmy łowić na dropa. Jeszcze. Tak. I będziemy łowić na dropa. I to jest najlepsze. Mieliśmy na siebie, że tak powiem, przeznaczyć stówkę. Na koniec wam powiemy, że... Znaczy, no w sumie można już teraz też powiedzieć, no, że jak otworzyliśmy i okazało się, że to jest 100 zł, więc to strasznie marnie wyglądało, więc każdy jednak z nas... wędkarstwo to coś... drogi sport. Tak, każdy z nas coś tam dorzucił po prostu do tego. I tak to wygląda. Na dobrą sprawę to tak. Daję to Morycowi, Moryc potem daje mi. Otwieramy, oglądacie, co sobie wybraliśmy. Nie ciekawi jest. Jesteśmy, czy to się będzie troszeczkę różnić od siebie, czy będą takie same przynęty. Zobaczymy, ale plan jest też taki, że potem bierzemy te pudełka, w momencie, kiedy będą już brały okonie na dropa i będą rozmrożone zbiorniki, rozmarznięte. I łowimy tylko i na łowimy to. Tylko na to. Czyli Morys bierze moje pudełko, jeżeli chodzi o przynęty, ja biorę to pudełko od niego i nic innego nie dodaję, oprócz oczywiście no, haczyki i tak dalej. Ale chodzi o przynęty. Ja łowię tylko na to, co jest od Moryca, a Morysowi tylko na to, co jest ode mnie. I zobaczymy, to co? Jakie będą efekty. Gotowy jesteś? Proszę bardzo, wszystkiego najlepszego. Tak, wszystkiego najlepszego. Proszę bardzo, tak, dziękuję. Tak, tak. Tak. Dobra. Bez przesady. Uwaga. Dobrze, zaczniemy. Czemu otwierasz moje pudełko? To ty dostałeś ode mnie. Ten. Jeszcze mi nie wręczyłeś, to jeszcze nie było oficjalnie. Matka boska. Czemu to jest zamknięte? No jak czemu jest zamknięte? Przecież jest zapakowane, nie widzisz? No, no nie widzisz. Tu proszę nie pokazywać moich danych. Wyblurujemy. Także ogólnie zasada jest taka, że ja trochę tu dołożyłem jeszcze od siebie, bo cyk. Ta stówka naprawdę była... Cyk. Aha. Czekaj, bo one się schowały pod spodem jeszcze. No właśnie. Czekaj. A, to może... Oj, będziesz pokazywał na tym, dobrze. Dobra. Bardzo tym. No ja to ci zrobiłem tutaj... No jak to wygląda w tym pudełeczku w ogóle, ty? Dobrze, co my tutaj mamy? No proszę. Watermelon seed. O, lubię ten kolor. Tak, tylko że tutaj masz dwa pomieszane kolory. Znaczy zielony to jest ten watermelon, a drugi to jest... To jest inny. Nie, wiesz co, powiem ci, że zawsze utożsamiałem dropshot jakoś bardziej z takimi przynętami jak tutaj widzę. Spokojnie, nie panikuj. Tam dobrze, nie też panikuję. Będą dla ciebie. Zobaczysz. Jezu, aż się boję, co on mi kupił w takim razie. Tutaj pominiemy. Znaczy, no co pominiemy? No pokazuj zawartość pudełka, tak? No Boże, on będzie pomijał, że mu kupiłem fluorokarbon i ciężarki. I ciężarki, tak. Takie rzeczy chcesz pominąć, takie dziesiątki. Ważne. No to tak, tutaj mamy kamerę. Wiecie co, chyba mu się nie... On się w ogóle nie cieszy z prezentu. Tak, to klasyk. To klasyk. Tak jest. Wiesz, szczerze powiem ci, ja częściej używałem takich naturalnych czerwonych. W ogóle jak to... Według ciebie to ma znaczenie, jak to zbroisz? Na zasadzie, czy... No, są zapakowane. Tu mamy jakieś... Kolor majtkowy. Majtkowy łowny. Tak.
Jak to zbroisz? Czy to zbroisz wiesz co? W ten sposób, czy... Zależy. Bo widziałem, że niektórzy zbroją też w ten sposób, no nie? Aha. O tak, bokiem, nie? Nie, ja biorę... No tak, to wiadomo, ma naturalną taką... Ja robię to tak, żeby te łapki tak jakby były poziomo, no. Nie pionowo, czyli drugą. Czyli tak? No często tak, no. Ale o tak na przykład bardziej, aha, bardziej okay. Tańczy, że tak powiem. No. No właśnie. Ale inaczej zbroję, jeżeli chodzi o łowienie na dropa, inaczej oczywiście... O, mój kolor klasyczny. Ochotka. Czyli jest i on. Jest i on, ochotka. Ochotka. Tak jest. Tak. Co my tu mamy? O, to ciekawe. A, to jest bardzo ciekawa przynęta i powiem ci, że nie tylko na dropa, ale również na klasyczny spinning, główka te sprawy. Kitku, dzień dobry. Niestety na mrozie rozładowały nam się tamte mikrofony, więc korzystamy z tego, co mamy, ale będzie dobrze. To tego nie znałem, to cię dobra. A widzisz, to jest bardzo fajna przynęta też. Ale tak, to wygląda tak jak standardowo, albo jakaś czeburaszka, albo... Ale na dropie też robi robotę, jeszcze ten kolor taki ciemny naprawdę jest spoko. No dobrze, dobrze. No weź jakieś emocje, chociaż trochę pozytywne. No o, jest uśmiech, jest dobrze. Znaczy... No dobra, ja zobaczysz. Aha, on tamte. Ogólnie ma taką minę dlatego, że mi kupił Bida Edition pewnie. Obrażasz mnie. Nie, czekaj. Smak serowy, czekaj, ja dzisiaj śniadanie nie jadę. Nie rób tego, nawet tego nie wąchaj tak mocno jak chcesz. Fajny kolor, używałeś tego? Tak, to są dwa kolory i to jest chyba najbardziej unikalne. A, bo to dwa, okej, myślałem, że tak, to góra, jest... dół na zasadzie. Nie, to masz dwa różne kolory i to jest chyba najbardziej uniwersalna przynęta. No, tanty na tak. Naprawdę, bo na tanty złowisz tyle wszystko, różnych tak. Ryb, że to jest szok, o. Nie? Mini jaskółeczki. Tak, to są jaskółeczki z Mikado. Pokazuje się do kamery te rzeczy, prawda? Oczywiście. No, powiem ci, że bardzo są spoko. Różne masz kolory. Nie no, myślę, że coś złowi. Myślę, że coś złowi. Znaczy jest, jak pojedziemy... Dziękuję. Proszę bardzo, braciszko. Wszystkiego najlepszego, baw się dobrze. Tak. Schowaj to... sobie tutaj, bo to... Proszę, ale to może najpierw zostawię tobie pudełko, bo to jest tak w miarę... No to czekaj, to ja sobie zrobię. O, będzie pokazite. Proszę bardzo. I sam jestem ciekaw. Też jestem ciekaw, coś ty tam wymodził dla MLK. Tak. Inny zestaw. O tak powiem. Czy, a coś... Aha, no dobra, zaraz sprawdzimy, czy coś się powiela. Już wręczone było mi, tak? Tak, wręczone było ci. Proszę bardzo. Jakieś życzenia ktoś mi tu złoży? Tak, wszystkiego najlepszego, radości, szczęścia, moc, uśmiechu wesołego, słoneczka przez cały rok. Dziękuję. Cały wieczór wczoraj się uczyłeś? Fantastycznie, dziękuję braciszku bardzo. Cięższe. A jak? Więcej ciężarków. Ej, ale wypchał pudełko. Widzicie to, jak wypchał? Aha. Ej, a to jest wypełniacz. Nie, mój drogi, nie obrażaj mnie. Hmm? No. Z Berkleya i jaskółki, takie poważniejsze, nie takie... To, ale właśnie widzisz, bo to jest to, co wiem od kolegi, że działa na naszym chimerycznym zbiorniku. Ta. Nawet 11-centymetrowe... Oczywiście. To masz 100% racji. Bardzo, bardzo fajnie. Mhm. Lej. O, właśnie na przykład... To mnie też ciekawi. Ojejku, te... Boże, tyle radości. Tyle radości, moi drodzy. Tu mamy takie, chyba to są jako raczki od Mikado. Tak jest. Tak to wygląda, ale... Powiem ci, że... Ja w ogóle lubię takie creature baits, takie raczki. Ale powiem ci, że taki nie mały ten raczek, ci powiem. No to jest 7,5 chyba. A ciekawe jak chodzi, bo on ma tutaj takie dość spore te... Wąsy, no. Ciekawe bardzo. Tego znaczy, nie miałem w ręce nigdy, mówiąc szczerze. Wiesz co, bo to co kupiłem, część, które kupiłem wydawało, jak otworzyłem, zobaczyłem, że to jest taki drobiazg, niby pisze 5 cm, a jak przychodzi to masz... Tak. O, te miałem bardzo dawno temu. Są chyba dwa rozmiary, tak mi się wydaje. Nie wiem, ale one... Proszę mi to oddać. O, dobrze, dziękuję. To reszta amorec już zjadł. A jak? Ej, dobra jest. Myślałem, że one są takie bardziej sztywne trochę, ale naprawdę spoko są te przynętki. Savage'a. Craft Dying minął? Tak. 7,5 centa. Spoko. Ciekawy właśnie ten okoń fajnie wygląda w ogóle, jeżeli chodzi o malowanie. Ja nie wiem, czy ten... Zobacz, czy ten okoń jest, nie jest mniejszy? Nie, taki sam jest. Aha. Chyba, wiesz? Chociaż trochę wygląda, jakby miał drobniejszy ogonek. Okej. Okay. O, proszę. O, tam jeszcze coś jest. A ja?
Czyli co, kupiłeś to, a to dorzuciłeś, tak? Tak. Serio? Ale czekaj. Nie, to dorzuciłem. A kupiłem to. Jakie są. Aha. Ej. Bardzo rozsądny człowiek. Tutaj mamy. To robi robotę, od razu muszę powiedzieć. 6,5 centa. Nie wiem jak to na dropie, ale no myślę, że no, nie wiem coś jak na dropie, na ale... dużym dropie? No czy wiesz, kwestia czy widziałeś raczkę na takiej wysokości, co zapierdziela sobie i stoi w... Ale to wiesz, to jest tak trochę mam wrażenie tak samo jak z pewnymi przynętami... Ale to anyżem wanie ostro. No, ale wam powiem, że... Jakie w ogóle to ma te... Tak, takie łopatki jak na... Ja widziałem, że chłopaki naprawdę bardzo fajnie i skutecznie na to łowią. Ja nie miałem jeszcze okazji, ale... Ale już będę miał, dziękuję braciszku. Dwa kolorki. Ciekawe jak na dropie, ale ja myślę, że to da radę. Czekaj, trzeba to ładnie schować, żeby nie uszkodzić. Mogę coś stąd wyjąć i pokazać na końcu? Tak, ja nie patrzę. Nie wiem dlaczego, ale mam wrażenie, bo Morys pewnie wczoraj... Dlaczego nagrywamy to już teraz? No ale mogę ci powiedzieć, co ci kupiłem, ale tylko jedno, a mogę ci powiedzieć, jaki ma ogon. Nie mógł wytrzymać po prostu z tym. Już? Proszę bardzo, tak, to zachowam na koniec. Dobrze. Bo to mi się strasznie podoba. A. Tak, to jest to plus coś, co jeszcze tu mam, to jest to, co oryginalnie przyszło za 100 zł. Serio? No. Okej. Okay. To przyszło za 100 zł? Tak. Strasznie droga ta gąbka. Okej, podklejamy to. Na... łowiłem nie duże, ale jednak pstrążki na to na przykład. Aha. To mnie ciekawi. Nie wiem, czy to jest handmade, czy nie. Możliwe, że tak. Nie wiem, to się jakoś się nazywało. To jest też dość ciekawe. A tutaj mam też te dwa kolory tych. Te takie laplemniki też są naprawdę łowne będą. To na stówę. Te, nie pamiętam z czego to są, czy są handmade, czy to nie. To są Fisharu ale... bodajże. Tak, ale też są bardzo spoko i na dropie będą robiły robotę. No matusiaki, kiełbie, no to jest, wiesz. Tak. To jest bezapelacyjnie na dropa must have. No i te małe raczki, nie wiem co to jest. To się jakoś nazywało. No ale nie no, bo... Uwaga, a teraz... Aha, coś? I teraz jest wisienka na torcie, tak. Coś co zrobiło, o dziwo, chyba 1/3 ceny tego wszystkiego, ale powiem ci, wyglądają świetnie, jak dla mnie. Ooo, a to są z czego? To są Fisharu. Wow. Dlatego byłeś taki podjarany. Tak, no ale nie mów, że nie, bo to wygląda naprawdę świetnie. No. Ej, i rozmiar taki, który... no powiem ci, że naprawdę... Morys, jestem w szoku, powiem ci szczerze. I to chciałeś mi powiedzieć, że tak. To jest takie najzajebistsze? No. No bo jest. No jest zajebiste. A powiem wam szczerze, że bałem się... No nie, no przepraszam cię, z daleka to wygląda jakby tu leżała rybka, naprawdę. Nie no, jest zajebista, to prawda. Naprawdę bardzo, bardzo okejka. Powiem wam szczerze, że... No zobaczymy, co z tego będzie, ale ja się bałem najbardziej, że Morys, wiecie, co zrobi? Że mi nakupi jakiegoś syfu dla Beki, a ja mu kupię łowne przynęty, a ten mi kupi jakiś taki shit, nie? Już mi tu groził wcześniej czymś takim. No Marycku, ja ci bardzo dziękuję, naprawdę. Ja, to wyrównię. Tak, no, bardzo, dziękuję, bardzo dziękuję. Wspaniałe prezenty. Kurczę, ciekawe jak to się uda łowić. Ja myślę, że ogólnie możemy mieć to... A jakbyś miał ocenić, bo tak, ja uważam, że... Najwięcej połowie na jaskółki. Na pewno, tylko kwestia też rozmiaru, no nie? Ale to... Znaczy, wiesz szczerze? I obstawiam nie masz... tanty i blottizy, ale chyba, no ja zawsze czerwonych użyłem, wiem, że na czerwone coś łowię. No to ja na przykład, omawiając twoje pudełko, bym ci powiedział, że na pewno połowisz na te, które pokazałeś tutaj, te no. Na pewno na te na 100%. Mm-hmm. Na dobrą sprawę każda przynęta, którą tam masz, ona łowi, więc to nie jest takie coś, co wiesz, moje widzimisię, bo mi się podobało, tylko ona jest przetestowane, że to wszystko łowi. I paradoksalnie na te myślę, że połowisz rewelacyjne, nie, na te z Fishapa, bo one są naprawdę miazgą. I te dwa kolory. Zobaczysz, bo to niekoniecznie musi być na dropa, że musi być jaskółka i tak dalej. No i tak dalej, no. Więc tak to uważam. A ja myślę, no paradoksalnie tutaj w drugą stronę idąc, że najwięcej połowię na te cuda od ciebie, te, które wyglądają tak naturalnie. Bardzo fajnie to wygląda. Na pewno połowię też na te matusiaki, to jest bezproblemowo. I na te takie, nie wiem co to jest. Na te pomarańczowe i na te. A najbardziej, co mnie tutaj ciekawi... A, jeszcze na pewno na te połowie. No, to uważam, że to jest takie... Ale najbardziej jestem ciekaw tego.
ostatecznie i definitywnie. A ja jestem najbardziej ciekaw. Co, tego? Nie, tego Dying Minnow. Aha, no też spoko. Wiesz, jestem ciekaw pod tytułem po prostu co dadzą te przynęty. Bo one naprawdę wyglądają spoko. Zobaczymy jakie będą efekty. No i kurczę, w zasadzie moi drodzy, no to tyle. Tyle. Jest taki temat, że będziemy się w tym bawić. My wam życzymy z tego miejsca wszystkiego dobrego na święta, rodzinnych, spokojnych świąt. Wszystkiego najlepszego. Wszystkiego najlepszego, żeby ten przyszły sezon był dla was bardzo, bardzo łowny. No i dla mój był ten strasznie udany. O, mój chyba najlepszy sezon. Wrócimy do tego tematu. Będziemy robić podsumowanie. Podsumowanie roku. Tak. Podsumowanie roku. Może się uda zrobić live'a. W live'a albo w warunkach gdzieś u mnie na chatce, to może nawet jeszcze coś tam sobie chlapniemy przy okazji, żeby się rozgrzać. Chociaż herbaty. Herbaty, tak jest. Przynajmniej w tym kolorze. Więc wtedy będziemy robić podsumowanie. Ale naprawdę życzę wam wszystkiego, wszystkiego, wszystkiego dobrego. Zdrowych, wesołych. Dokładnie. Pamiętajcie, zdrowie najważniejsze. Bez tego... I nie wchodźcie za wcześnie na lód. No, dokładnie. Lód będzie dobry, kiedy my zamieścimy, że ja jestem na lodzie. Jak zobaczycie, tak, jak zobaczycie u mnie na Instagramie, że Moritz wszedł sprawdzać lód, to znaczy, że nawet ja na niego wejdę, bo wtedy będę się czuł bezpiecznie. Co prawda będziemy w znacznej odległości od siebie, ale jednak, moi drodzy, będziemy na lodzie, więc jak chcecie, to zaobserwujcie sobie profil na mój profil na Instagramie, ML Bike Time, tam będziecie mieli wszystkie info i zawsze to powtarzam. Wszystkie info macie jako pierwsi właśnie tam, w relacjach, w zdjęciach, tam wiecie wszystko, szybciej, zanim wrzucam na YouTube'a. Więc moi drodzy, ja wam bardzo dziękuję za oglądanie, Moritz, sobie dziękuję za te wspaniałe prezenty, super prezenty, super. Myślę, że będzie to naprawdę fajny i łowny zestaw. No, kwestia dobrania czasu i przynęt to... Dokładnie. Ale ja myślę, że naprawdę będzie naprawdę bardzo dobra opcja. To są przynęty, no w większości bym sam sobie je kupił. Ale te to są... Jak? W końcu mogłem ci powiedzieć, jakie to fajne! Ale wiecie co, ile już? Z półtora tygodnia? No. Nie możesz wytrzymać? Nie. Nie, bo wiesz co, ja nie widziałem nigdzie tych, bo to mówię, to są Fisharo. No. Tak to się przynajmniej firma nazywa i... Ale nie wiedziałem, że jak to przeszło, ja naprawdę nie wiedziałem, że to będzie aż tak dobrze wyglądać. Tak naturalnie, nie? No. No, jest coś pięknego. Odwzorowanie naprawdę spoko. Dobrze mówię. Dziękujemy wam raz jeszcze za oglądanie, raz jeszcze wszystkiego, wszystkiego dobrego. Widzimy się na kolejnych materiałach, może tutaj z tego miejsca, może z domku, może z nad wody, jak tylko będzie taka możliwość. Mam nadzieję, że jak najszybciej będziemy mogli przetestować te przylęty, bo ja już dokładnie nie mogę się doczekać, a wtedy również nagramy wam materiał. Moje pudełko versus twoje pudełko, które będzie bardziej łowne. Trzymajcie się. Cześć. I do zobaczenia na kolejnych materiałach. Strzałeczka. Chodź, kitku, dzień do... O, jaki jestem piękny. No chodź. O, jaska kicia. Pamiętacie, jak na pewnym odcinku, chyba pierwszym podcaście mówiliśmy, że są tu kotki, a Moritz kocha kotki? To dzisiaj damy im jeść. Tak. Kitku, jaki jestem piękny, puszysty, fajniutki. Jejku, jejku. Tak. Weźmy go do domu, Moritz. Już idę. Piękna kitka jestem. Taka śliczna kitka. No nie widzisz, że ona tutaj ma radość ze mną? O tak. Wujcie Melcio wie, jak miziać kitki. Wie. Kotek. Dzień dobry. Dobra, chodź, damy ci jeść. Chodź. Jak mruczy. Chodź. Proszę bardzo. Dzień dobry. No jakie dobre świąteczne jedzenie, wigilię ma ten kot chyba. Dobra, jedz sobie, nie przeszkadzamy.